Dzisiejszym 7 listopada odbyła się arcyważna Narada Generalna Nadleśniczych poświęcona nowemu systemowi sprzedaży drewna. No, nie do końca on jest nowy, bo w dużej części nawiązuje do pierwszych rozwiązań, jakie zastosowano, gdy przechodzono na internetową sprzedaż surowca drzewnego. Tak naprawdę ten system sprzedaży drewna, choć jest nazywany systemem nowym, nawiązuje, jak już powiedziałem, do rozwiązań, które już były trenowane w roku 2007. Jest wiele nowości. Tą nowością jest niezwykle wyrafinowana sprawa kryterium geografii zakupu i takiego najbardziej racjonalnego rozdzielenia surowca drzewnego według miejsc jego przerobu. Zbierzemy w wyniku realizacji systemu sprzedaży drewna pełną informację na temat, gdzie tak naprawdę drewno dociera, w jakiej ilości, jakie grupy handlowo-gatunkowe, a gdzie są punkty przerobu drewna, gdzie drewno w ogóle z lasów państwowych nie dociera. Dzisiejsze spotkanie było wielkim apelem do nadleśniczych, żeby zechcieli pomóc w urzeczywistnieniu tego nowego systemu sprzedaży drewna. Chcieliśmy niektóre rzeczy dojaśnić, dookreślić, bo nie ma nic lepszego niż słowny komentarz, słowne wyjaśnienie, bo napisane to napisane, różnie można czytać, a jednak człowiek najlepiej dalej kontaktuje się w przekazie face to face, słowo na słowo. Godząc się na objęcie sterów lasów państwowych, ja postawiłem bardzo wyraźną tezę, żeby nie powiedzieć warunek, że godzę się na kierowanie lasami państwowymi pod warunkiem, iż zostanie zachowana, proszę Państwa, forma organizacyjno-prawna lasów państwowych, kształtująca się przecież od 90 lat. Mam pełne póki co zrozumienie i determinację ze strony pana ministra środowiska, iż tak ma być. Trzeba szanować to, proszę Państwa, co ukształtowało się w wyniku 90 lat prób i błędów. I nie można tego zmieniać tylko dlatego, że komuś, kto niewątpliwie ma zasłużenie ustabilizowaną pozycję medialną, lecz w sprawach leśnych jest laikiem, że temu się wydaje, że to nie jest w porządku, że to trzeba zmienić. Albo nie wolno tego zmieniać tylko dlatego, że od lat tak twierdzi najwybitniejszy w mojej diagnozie ekocentrysta w osobie profesora nadzwyczajnego Bobca z Uniwersytetu Przyrodniczego w Rzeszowie. To jest za mało, żeby tymi argumentami posługując się kreować pogląd co do potrzeby zmiany systemu organizacyjnego, kształtującego się przecież w ramach prób i błędów od lat 90. Zgoda narodowa stanowi, iż misją lasów państwowych, a jakże, jest kształtowanie bezpieczeństwa gospodarczego Polski. Będę o tym mówił przy okazji omawiania zasad sprzedaży drewna, pokazując na przykładzie, jak rozsiane są punkty przerobu drewna w Polsce, jak ten przemysł drzewny stanowi taki wyjątek na mapie gospodarczej Polski, gdzie w oparciu o polski kapitał, o polską myśl i pełen cykl produkcyjny od surowca do produktu jeszcze zachowujemy suwerenność gospodarczą. To jest jeden element misji lasów państwowych, co do której jest pełna zgoda, czyli kształtowanie bezpieczeństwa gospodarczego. Nawiasem mówiąc, bardzo liczy się w tej chwili na to koło zamachowe gospodarki narodowej w postaci rozwoju przemysłu drzewnego. Drugim elementem misji lasów państwowych jest misja kształtowania bezpieczeństwa ekologicznego kraju. Między innymi identyfikowanego na podstawie różnorodności biologicznej, choć nie tylko. Trzeci element misji lasów państwowych to jest wspomaganie
administracji publicznej, poza oczywiście realizacją pozaprodukcyjnych funkcji lasu, w wielu obszarach. Ale jeżeli mówimy o realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu na warunkach nieodpłatnych, to też jest element misji Lasów Państwowych. W naszej polskiej tradycji te świadczenia, które odbywają się w zintegrowaniu z podstawową działalnością, jaką jest wytwarzanie surowca drzewnego, mają te produkty być przekazywane nieodpłatnie. To jest też element misji. A oprócz tego elementem misji jest wspomaganie administracji publicznej w sferze tak dominium, jak i imperium. I mnie absolutnie nie przejmują stwierdzenia poszczególnych jednostek, że lasy nie powinny zajmować się edukacją, że nie powinny realizować przedsięwzięć leśno-samorządowych. Myśmy już przeszli 2 razy 800 milionów, które wpadły w głęboką, czarną dziurę i do dzisiaj szukamy tych dróg. Więc nie tędy droga. Leśno-samorządowe przedsięwzięcia jak najbardziej, ale w pewnym monitorowaniu strumienia środków wydatkowanych na te cele. Naszą misją jest w zakresie wspomagania administracji publicznej również wspomaganie parków narodowych. Tak zapisano w ustawie i bardzo dobrze, bo to też będzie jak gdyby również promocja gospodarki leśnej jako narzędzia służącego kształtowaniu różności biologicznej. Mówię o tej misji dlatego, że właśnie lasy państwowe są takim ostańcem na mapie gospodarczej, który to ostaniec co prawda wyrasta z głębokiej tradycji sięgającej korzeni chrześcijańskich, ale ten podmiot jest oazą nowoczesności i może być refundium tej nowoczesności, skąd rozlewać się będzie ona na tereny niezurbanizowane. I dlatego mówię o tej misji tak dużo, dlatego że tej misji nie da się, proszę Państwa, zrealizować w przypadku rozerwania ciągłości procesu produkcyjnego. Proszę Państwa, my produkujemy surowiec drzewny i pozaprodukcyjne funkcje lasu od początku do końca, czyli od nasionka, posiewkę, posadzonkę, po uprawę, po drzewostany pielęgnowane, aż pojawia się, proszę Państwa, drewno stojące na pniu. Tak samo błędem byłoby pofrakcjonowanie instytucjonalne w układzie poziomym, czyli realizacja jednej pozaprodukcyjnej funkcji lasu przypadałaby na przykład turystyczna jednej instytucji, drugiej wypoczynek, trzeciej produkcja drewna, czwartej ochrona przyrody. To też byłaby droga fatalna, która skończyłaby się tym, czym skończyły się podobne, proszę Państwa, eksperymenty zastosowane w krajach byłego demoludu. Tam już leśnictwa państwowego nie ma. Tam nastąpiła karykaturyzacja, uwstecznienie leśnictwa poprzez te rozwiązania, proszę Państwa, mnożenie spółek, spółeczek, to dopiero byłoby uwłaszczenie na majątku Skarbu Państwa. Nie wolno absolutnie do tego dopuścić, bo to byłoby z wielką szkodą dla polskiej racji stanu. Jest taki jeden człowiek, który jest doskonałym prawdopodobnie dziennikarzem, tylko później sam się przyznał, że on jest laikiem. No tylko przepraszam bardzo, jeżeli jest laik w sprawach leśnych, niech nie decyduje o tym, jaki ma być system organizacyjno prawny i niech twierdzi, a wiecie, o, i zaraz wam tu przeczytam, no. Co ja tam będę mówił, co tutaj oni ponapisywali w tym tutaj. Więc tak, nie chciałbym koncentrować się wyłącznie w sprawie Puszczy Białowieskiej, ale powinniśmy jednak od niej zacząć. Wydawałoby się, że ekosystem, jakim jest Puszcza, powinien bronić się sam. Dlaczego leśnicy, czyli lasy państwowe, a wraz z nimi rząd, decydują się na wycinkę, powołując się na obronę Puszczy Białej? No więc przed chwilą opowiedziałem na przykładzie organizmu ludzkiego, no ale jak to wytłumaczyć, skoro nawet pan profesor Bobiec. Nie, tego nie rozumiem. To jest pierwsza teza. Druga teza. W ten sposób płynnie przechodzimy do problemu całej ekologii, czyli z Puszczy Białowieskiej na całą ekologię i naszych lasów jako narodowego dobra. Czy właściwe jest, że zostały one oddane jednej instytucji, która nie tylko
ma nad nią pełną kontrolę, ale i czerpie zyski z ich wyrębu. I teraz widzicie Państwo, dlaczego tyle się nagadałem, mówiąc o tym, że nie ma alternatywy. I bzdurą jest, proszę Państwa, że nie ma systemu nadzoru i kontroli. W tym dziele wizja, gdzieś 40 stron poświęciłem dla scharakteryzowania wszystkich czynników, które mają za zadanie kontrolować nas inspekcyjnie, funkcyjnie, państwowo nadzorować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko niech te organy, cholera jasna, zaczną działać, a nie będziemy mnożyć organy do kontroli. My, gdyby oni tutaj chcieli to wszystko robić, to byśmy byli zakontrolowani na śmierć i zanadzorowani. Tyle jest czynników, które mają tutaj prawo wnikać, patrzeć i kontrolować inspekcja pracy i tak dalej, i tak dalej. No ale no, puścić hasło, nie ma kontroli i to jest cholernie lotne hasło. No, działa sobie podmiot bez kontroli. Nieprawda. Teraz muszę odwołać się do własnego doświadczenia. Mieszkam na skraju Puszczy Białej, a właściwie już w niej. Od kilku lat obserwuję niesamowicie intensywną jej wycinkę. Rozmawiałem z sąsiadami, którzy potwierdzają moje wrażenie. No i proszę Państwa, no jeżeli na wrażeniach się opieramy, jeżeli tak łatwo przejść od braku zgody na wycinkę w Puszczy Białowieskiej na braku zgody na normalne pozyskiwanie i użytkowanie Puszczy Białej, to jesteśmy o krok od wycofania surowca drzewnego z gospodarki narodowej. I teraz proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, dlaczego tak bardzo nie po drodze wielu czynnikom z Lasami Państwowymi. No bo tak, mówiłem to wielokrotnie, ale powtórzę. Limitami nas nie wezmą, no bo mamy etat. Już tam limitu po produkcji mleka czy połowu dorszy nie zastosują, bo mamy etat. Dyktowany przez przyrodę. Nie wezmą nas emisją dwutlenku węgla, bo pochłaniamy. Czyli drugie narzędzie służące sterowaniu całą gospodarką światową w stosunku do nas się nie sprawdza. Nie wezmą nas pomocą publiczną, bo jesteśmy samofinansujący się, no trzeba to kontestować. Jeszcze jest jeden element, za który się wzięli, czyli gospodarka leśna jako element niszczenia różnorodności biologicznej, ale i na to mamy odpowiedź, bo zrobiliśmy inwentaryzację bogactwa przyrodniczego i za chwilę opublikujemy wyniki tego bogactwa i jeszcze zderzymy z inwentaryzacją dziedzictwa kulturowego i okaże się, że to, co jest niby pierwotne, to ukształtowane ręką człowieka. Czyli jeszcze ta instytucja zarządza 1/3 terytorium kraju, kształtując bezpieczeństwo terytorialne, ekologiczne i zapewniając utrzymanie takiego koła zamachowego gospodarki, którym może stać się przemysł drzewny. Widzieliście tą mapę z punktami przerobu? No to jest olbrzymie żółte pole, które może poruszyć gospodarkę. Czyli komuś jest nie po drodze, że zostanie zachowana suwerenność gospodarcza, tak? Bo wszyscy mają się stać tylko tym, którzy będą przyjmować czyjeś produkty albo będą montować, prawda? Przysyłane półprodukty. Nie. Tutaj na to zgody nie ma. Nowe zasady sprzedaży drewna postawiły przed Zakładem Informatyki Lasów Państwowych wiele wyzwań. Przyznam, że największym wyzwaniem było oprogramowanie kryterium oceny ofert, kryterium geograficznego. Jest to zadanie o tyle nieprzeciętne, że do tej pory według informacji, jakie posiadam, nikt w skali kraju nie pokusił się o przeprowadzenie tak wielkiej optymalizacji na tak wielkiej liczbie danych. Musimy sobie uświadomić, że optymalizacji podlega około 7 tysięcy punktów przerobu drewna oraz około 5,5 tysiąca miejsc leśnic, miejsc, w których drewno do sprzedaży pod kątem przyszłych nabywców jest oznaczane. Liczba kombinacji punktów, które musimy przeanalizować, aby wybrać optymalne rozwiązania, optymalne to znaczy takie, które w skali całego kraju i wszystkich odbiorców drewna z poszanowaniem ich praw i traktowaniem zarówno odbiorców dużych, jak i małych, musi dokonać obliczeń na około 35 milionach
punktów. Udało się znaleźć odpowiednie narzędzie informatyczne, które w czasie około 4 godzin jest w stanie dla całych lasów państwowych obliczyć dla każdej z 5 grup sprzedażowych drewna te warianty liczone w milionach punktów optymalizacyjnych.